Siemaneczko, witam was serdecznie. Peletowe ABC, odcinek drugi. Dzisiaj będzie metoda peletowa typowo. Będzie to taka fajna angielska odmiana odległościówki. Będzie to pelet Wagler. I ja tutaj nie będę wazyliniował ani uwijał bawełnę, tylko od razu wszystko będziemy pokazywać i omawiać, tak żeby było to zrozumiałe. Najpierw sam zestaw. Zobaczcie, jest to taki dosyć duży walcowaty spławik. Potem mamy gdzieś może 30 cm, jest krętlik, może być krętlik z zagrawką, ten Kraluso, 30 cm przypon i haczyk z bandem na włosie. I o co w tym chodzi? Żadnego obciążenia nie mamy na żółce. Ten spławik jest doważony idealnie, także to nam wystaje tylko. Tu zakładamy pelet duży, 4-6 mm. To nam leci do wody, wpada, robi hałas. Możemy ten grunt nawet zmniejszyć, do tego dopiero dojdziemy w trakcie łowienia i w ten sposób będziemy podbierać ryby, te, które są w górnych warstwach wody. Bo o to w tym wszystkim chodzi, bo najważniejsze w tej metodzie najważniejsza jest proca, moi mili, i dosyć pokaźna ilość peletów. Ja mam jeszcze więcej, na razie mam tyle. Pelet, który się nadaje, jest to pelet typu fit, może być to 4 mm, 6 mm. Ogólnie powinniśmy stosować większy pelet, żeby on więcej hałasu robił. I cała magia polega właśnie na sposobie karmienia, ponieważ chcemy te ryby przyciągnąć do powierzchni. Mamy maj, jeszcze nie jest tak ciepło, dlatego nie będzie to łatwe, ale najlepszym okresem do łowienia na pelet Wagler jest właśnie lato, jak jest gorąco, jak już widzimy ryby przy powierzchni. I jeszcze musi być do tego bezwiecznie, musi być tak po prostu, jak wiecie, jak to w latem czasem bywa, taka duchota, ciepłota, ryby przy powierzchni, ciężko je złowić na cokolwiek, na grunt, i wtedy właśnie bierzemy proce, pelet i jedziemy. Warto sobie troszkę porzucać, poćwiczyć wcześniej, przed łowieniem, ale o co chodzi, jak to będzie wyglądać, bo najtrudniej będzie nam wejść w rytm. Mi jest jeszcze ciężko wejść w ten rytm, bo praktycznie powinniśmy tym peletem strzelać co 30 sekund, jak nie szybciej, 5-10 ziarenek peletu. I wygląda to w ten sposób, że strzelamy peletem, on wpada, zarzucamy zestaw, strzelamy peletem, czekamy 30 sekund, ściągamy zestaw, jak ściągamy znowu, od razu strzelamy peletem i tak dalej. I wtedy wchodzimy w takie cyrkulacje. Pelet, spławik, pelet, ściągamy pelet. Jak jest ryba i holujemy rybę, to też powinniśmy w trakcie holu wystrzelić peletem. Musimy to robić bardzo często. Uwierzcie mi, nie bójcie się bardzo często podawać tego pokarmu. Ja zaczynałem, robiłem to raz po raz, no nie byłem pewny, jak to robić, ale mówię wam naprawdę bardzo często. Zobaczycie zresztą na filmiku, że to jest naprawdę często. Jest to dosłownie strzał, rzucamy, czekamy 30 sekund, nawet niecałe, może to być mniej, znowu strzelamy, na początku nawet częściej. Chodzi o to, żeby te ryby poderwać właśnie z dna i ściągnąć je z wszelkich okolicy, żeby one się zainteresowały tym, co wpada wody. I dokładnie w tym momencie, kto wpada wody, one mają nam brać. Mają nie zastanawiać się, co wpada do wody do końca, nie mają nie wiedzieć, mają rywalizować, mają być dzikie, wredne, naprawdę spragnione pokarmu ryby. I zobaczycie, że te ryby nie są małe, bo biorą ładne sztuki na tą metodę i jest to bardzo fajne łowienie. Także przechodzimy od razu do łowienia. Mówię dzisiaj, nie łowiłem w bawełnę, ja nie mam czasu za bardzo niestety. Chcę wam pokazać tą metodę. Jest fajny majowy popołudniowy piątek, jest ciepło, tyle że nie ma słońca. Ryby przy powierzchni nie widać, także myślę, że będzie ciężko ją poderwać, ale może się uda. A jak się nie uda, to ja mam nagranie dla was zrobione już, jak to byłem tydzień temu wcześniej. Udało mi się kilka ryb wtedy złowić. Jakby co, to zobaczycie takie rybki. Ale myślę, że się uda i zapraszam do oglądania. Także łowimy na pelet Wagler. Wreszcie jest ciężko mówić i łowić, ale proces łowienia na tą metodę jest bardzo wymagający, ponieważ musimy co chwila, to trwa dosłownie sekundy, rzucać spławikiem, od razu na to strzelamy z procy, o nie tak, ale strzelamy. I jak wyciągamy spławik, przed zarzutem też strzelamy z procy. Staramy się imitować cały czas ten pelet z tym spławikiem. To bardzo trudne, mówię wam, ale świetnie jest branie, widać, świetnie się zacina rybę. To błyskawiczne. A widzicie, jest. To nie chcą mi się dobrać do końca. Ok,
ubrania mam praktycznie cały czas. Dzięki temu, że strzelamy na bieżąco, te ryby właśnie idą do góry. Odrywają się od dna. To bardzo taka metoda, która wymaga od nas ciągłej pracy. Cały czas musimy strzelać, żeby te ryby właśnie... O, zobaczcie. Zobaczcie. Kurde no, nie wzięła dobrze. I widzicie, teraz wyciągnąłem zestaw. Wyciągnąłem zestaw i teraz od razu z procy sobie strzelam. Mam nadzieję, że wy to widzicie, bo... A to jest 7 pelet z tego. Teraz szybko wszystko robione. Ponieważ... Są rybki już, bo widzę, że są przy powierzchni. Teraz by wypadało jakąś złowić, co nie? Także jedziemy z koksem cały czas. Ciężko mi się tutaj zarzuca, mam to drzewo nad głową. Zobaczcie, zobaczcie. Co się dzieje? O, jest. Zobaczcie, jest. O to właśnie w tym chodzi. Jest rybka. Z powierzchni dosłownie grunt na 30 cm. I nie jest to mała ryba, wam powiem. Jest to całkiem spora ryba. Zobaczcie. Na pelet łagę właśnie. Mam rybkę. Trochę to trwało, zanim poszedł do góry. Naprawdę musiałem systematycznie wymącić. Teraz zobaczymy, czy uda się łowić jedną za drugą. Zobaczcie, taka rybka, szybko. Teraz to jest ważne, żeby już im z procy od razu zapodać pelet z miejsca, bo one sobie pójdą do domu, a my chcemy je z góry łowić, w locie. Cały czas w ten sposób. Daje się to pokazywać wam. Bo mówię wam, jeszcze z kamerą, gdyby ktoś był do pomocy, do nagrywania, to byłoby wspaniale. Rzut. I zobaczcie, co się dzieje. Wędka w pogotowiu. Proca w drugą rękę. O, jest branie, dobre branie. No, ciężko się skupić nad wszystkim. Dobra. Powinien być bardzo krótki. No, widzicie i pudło. I teraz znowu. Powinienem to robić w ruchu wszystko. Od razu. Od razu idzie pelet. Na to wszystko. Na to wszystko ląduje nasz zarzut. Fajny trening, to jest wam powiem. Nie jest jednak łatwo trafiać w to samo miejsce cały czas. Zwłaszcza z tymi krzakami nad głową. Ale... O. Wie wam, to nie powinno trwać więcej jak 30 sekund.
będzie. Znowu wraca w ruch. Dzieje, wciągamy. To musi być błyskawiczne wszystko. Wrzucamy tym razem fajnie, precyzyjnie. I znowu idzie praca. No. Nie czekamy tu. Musimy być cały czas czujni, to jest stawa. Cały czas mocno karmi sterydę. O, teraz bardzo ładnie. Zobaczcie. I jest. Jest kolejna. Widzicie, teraz to wszystko ładnie, pięknie widać. Jak to się powinno łowić na tym teledlagu. I to są ładne sztuki, wam powiem. Z powierzchni biorę. Super łowienie, naprawdę świetne. Widzicie, tak łowią w ten sposób w karpie. Ciepłe, właśnie gorące dni, gdzie ryba jest przy powierzchni. I tym sposobem karmienia, jak ja pokazuję, bardzo często podawanie peletu, bardzo często. Dosłownie ja już też powinienem teraz, ja zapomniałem, ale mam rybę. A już pelet powinien tam powędrować. Widzicie? Pelet powędrował już. Ja teraz szybko zarzucam znowu zestaw. Widzicie, zobaczcie. Bardzo skuteczna metoda. To jest ławik. O, jest dobry miejsce w miarę. I znowu proca. Zobaczcie, nie mam kamery dobrze ustawionej, ale idzie proca. Cyk. Znowu strzela. No, to jest wiatr, mi wieje, tak? O. Czekamy chwileczkę, dosłownie chwileczkę czekamy, aż będzie branie. Raz. Czyszczałem. Teraz jest. Poczekałem troszkę dłużej i zobaczcie, jest rybka. Uff, świetne uczucie naprawdę. Bardzo mi się podoba. Nie jest to znowu mała ryba. Bo nie mogę jej nawet do góry podciągnąć. A tam się dzieje, zobaczcie, jak one do góry poszły. Ja muszę szybko tam z procy im strzelić. I tego kabana to nie mogę teraz wyciągnąć. To jest silna, duża ryba. Teraz właśnie już od razu nawet tej ryby jeszcze z siatki nie wyciągnę. Tylko od razu zobaczcie, od razu idzie pelet do wody, żeby ta ryba już zaczęła się tam przy tej powierzchni czaić na więcej. To one są silne. Naprawdę są silne ryby. Zobaczcie. Silna, duża ryba.
Zobaczcie, tam widzę, jak przy powierzchni wariują. One po prostu świrują. Od razu. Powiem wam, że nie mam, jeszcze nie mam wprawy, bo nie mówię tą metodą prawie w ogóle. A jak widać, to bardzo fajna metoda ogólna, naprawdę super. I szybko i zręcznie i zobaczymy teraz, co się dzieje. Aż, choinko. Jest pierwsza rybka. Po bardzo długim czasie, musicie uwierzyć. Ale mamy. Mamy, że nie poddamy. Nie jest to jeszcze kolos. Ale jest rybeczka. Taka rybeczka. Teraz ląduje do wody. A ja zapomniałem, że jak rybę złowimy, to od razu peletem trzeba dolęcić. W ten sposób. Niestety się warunki zupełnie mi nie dopisywały, jeżeli chodzi o pelet Wagler. Jednak zobaczyliście te sceny, które nagrałem w innym dniu. Myślę, że mniej więcej już wiecie, o co chodzi, na czym to polega. Tak jak mówię, warunki muszą być odpowiednie, musi być ciepło. Najlepiej jak ryba jest przy powierzchni, wtedy można miażdżyć tą techniką. Jeszcze nie jest na to pora, ale jest to jedna z metod, która jest nowa, oryginalna, bardzo wymagająca od nas wędkarzy, dlatego zachęcam do spróbowania tego w odpowiednim czasie i miejscu przede wszystkim. Także dziękuję za oglądanie i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie.